Pierwszy wypadł w tym roku. Słuchajcie, i trafił się denarek. Myślę, że to Wespasjan. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy nie. A jest, jest to na pewno. Stoi tutaj. Może jak umyty będzie, to będzie lepiej. Stoi gościu z ręką uniesioną. Z tej strony. No trochę zdarty już, ale... Ale rzymek, tak? Nie zawsze się trafiają, ale są. Super się cieszę, pozdrawiam. Jest i druga monetka. I drugie srebro. Rzymski denar, a teraz... Silver. Jeden silver grosze, 1800 bodajże 40. Nie mam pojęcia, nie widzę. Ale srebrko jest. Dwie monetki, dwa srebra i 1800 lat. Nie no, 1700 lat różnicy. Duża różnica. Następnym przedmiotem, dość ciekawym, który zostanie zdeponowany w nerce Rutusa, to jest żeton von Liboniusa z Gromkowa. Pozytywny, trzeci fancik. No słuchajcie, teraz to jest petarda. Moje pierwsza złota moneta, chyba. Zobaczcie. Wygięta, zwinięta, tak jakby ktoś ją zwinął na jakiś nie wiem, sznurek. Ale to jest na bank złota moneta, no kurde. Bardzo, bardzo interesujący przedmiot. Zobaczcie, teraz dobrze widać. Znają. Także pierwsze, tak myślę, że pierwsza złota moneta moja jest. Ale zajebiście. Fajna. Fajny przedmiocik. Szkoda, że zawinięta, ale może będzie wiadomo po dłuższej chwili, co to jest. Przepięknie. Cieszę się niesamowicie. Pierwsza moja złota moneta. Ciekawostką jest to, że kiedyś zabijali tak monety, żeby je nosić na sznurku, żeby nie zgubić, bo i w dzisiejszych czasach monety gubimy. Wsiadając do samochodu, z kieszeni się wysypują, a co powiedzieć, jak konno jeździli. Lub też było prostsze w połknięciu na czas podróży, w bezpiecznym sejfie leżało złoto. To jest najprawdopodobniej gold gulden z 1490 bodajże pierwszego albo któregoś. Także taka ciekawostka, moim zdaniem lepszy fancik z tego powodu, że tak właśnie zawinięty. Także złotko mi wpadło. Cieszę się niesamowicie. Pierwsza moneta moja złota. Super. Pozdrawiam. Zmiana pola po tym złocie. Zobaczcie, wiatr wieje. Jest fibula bardzo malutka. Został tylko kabłąk. No tak, może będzie lepiej widać. Ale stara.
Teraz tylko trzeba się dowiedzieć, z jakiej epoki. Fajna, malutka fibula. Także sypie w tym sezonie dosyć pozytywnie. Zobaczcie, tak to wygląda. Tak wygląda mała fibula. Pozdrawiam. Jest następne pole. Zobaczcie, następne. Część rzędu końskiego. Pradzieje. Kultura łużycka. Może w Scytowie. Nawet. Przepiękny brązik. Słuchajcie, i jest cały. Ostatnio znalazłem podobny i był uszkodzony. Tym razem jest cały piękny, kurde, naprawdę artefakt. To ma już 3000 dobrych lat. Słuchajcie, jest piękne. Do tego bardzo dużo ceramiki mi wychodzi. Ceramikę oczywiście też biorę. Nie będę zaznaczał, bo nie ma sensu. To tak, to muszę współrzędne zaznaczyć, bo tutaj ceramika jest rozrzucona po całym polu. Super. Bardzo fajne.